Halo, witam. Jest numer ci sam, jesteście, bo to jest... Uwaga, powiem to chociaż raz po polsku. Koszmary z głębin, pieśń syreny, dodatek, księga Davy'ego Jonesa. Weszło. Zrobiliśmy jedną odnogę tej kryjówki, teraz mamy klucz do drugiej. Wydaje mi się, że dzisiaj skończymy ten dodatek, więc no... będzie można już zacząć... myśleć na temat kolejnej gry. Dłuto. Kołowrotek jest zardzewiały, ale jeszcze będzie z niego użytek. Oby. Paliwo. Smar. Kończa. Borska gałka. A dobra, gałka do tej. Do klamki. Ten kształt wygląda znajomo. Od razu naszła mnie ochota na krabowe paluszki. Które nie są wcale z krabów, ale okej. Okay. Kapelusz? Nie, założę, bo nie mam jeszcze głowy manekina. Na stole znajdują się przybory do szycia. Murray próbował odtworzyć garderobę Davy'ego Jonesa. Po co? Do zabawy w wodu? Wygląd. Rybia klątwa mnie nie zraziła. Kontynuowałem moje badania, aby przechylić szale na swoją korzyść. Na początku ustaliłem, że Davy Jones nie przypominał wcale człowieka ośmiornicy, jak wyobrażali go sobie tubylcy. Chociaż ja zobaczyłem go w takiej postaci, była to tylko iluzja, trik Jonesa. W rzeczywistości Davy był eleganckim mężczyzną, który wkupił się pomiędzy wysoko urodzonych pieniędzmi mistrza strzemranych interesów. A to jak Louis Cypher. Zmarły burmistrz ustalił, jak w rzeczywistości wyglądał Davy Jones. A co tu się dzieje? Dłuto mi nie pomoże. Potrzebujemy nożyczek. A, widzę już, gdzie znajdę cokolwiek. Skorupa żółwia. Skorupa żółwia. Nadal nie znajduję. A widzę. Nie, jednak nie. To co najwyżej denko byczki. O. Złota sztaba. Halabarda. To nie to. Halabarda musi być długa. A, ale mogę połączyć kiścień. Tu jest halabarda. To lusterko. Kotwica. Prawdziwa czy narysowana? Tutaj mogłaby być w sumie prawdziwa. Chociaż raz. Nie za... O, widzę skorupę żółwia. Amfora gdzieś tu była. Jest amfora. Rapier. Szabla. Talerz. Bukłak. Muszla. I kotwica. Nam jedynie została. A ja jej nie widzę. Chociaż... A dobra, tu jest. Tu mamy rapier. Rapierem tu nie pogrzebię, ale mogę go dać manekinowi. Może nie. Mamy muszlę, którą otworzymy, szufladę, z której wyciągniemy
Czy dłutem? A, potrzebuję jeszcze młotek. A nie można butem. Wlazłem tak z rozpędu w kolejny hidden object. Młotek. Miś, którą znajdziemy dopiero jak ustawię pułapkę pewnie. Motek. Motek czego? A, widzę mysz. Nie w ten sposób. Motek wełny. Wałek. To był flet. Tu jest wałek. Gdzieś tu jeszcze leżał zwój. Urna. Ramka. Wachlarz. Kameleon. Rozgwiazda. Świeca, którą trzeba wyciągnąć najpierw. A, ze słoika. I mysz. Jest tu jakieś narzędzie? A, ser. Młot. Co piasek? A w nim maska. Z filmu maska. A nie, to głowa manekina. Muszę. Myślałem, że to statek był, ale okej. Okay. Oh shit. W końcu się uda. No prawie jest. Patrzcie, zrobimy tak. Ej, to jest głupie, patrzcie. Różnica w prędkości jest taka, że prędzej czy później mi się uda, co nie? Aha. Fajny skałkowiec, taki jak można znaleźć na każdym odpuście. Strzelam, że właśnie on posłużył jako rekwizyt. Głowa... Kapelusz... Rapie... Nie. Czegoś jeszcze nie zrobiłem. Nie rozbiłem. A, wiem, rapierem mogę wyciąć dziurę. Nie? Okej. Szeroki. Potrzebuję pasa. Brakuje mi też cały czas jednej zębatki. Jestem na dziedzińcu, a... E? Tu coś mogę zrobić. A, nożyczki leżą na ziemi. Nawet do tego nie podłaziłem, bo stwierdziłem, że nie ma co. Jest pas. Ukryty strasznie.
Co teraz? Nadal tam coś jest. Tu gdzieś? Ej, chwila, ja dotknąłem tego. Podlazłem, nacisnąłem, ale nie spojrzałem, że leżą nożyczki. A. A? To wszystko? Okej. Okay. Najwyraźniej to trzeba było zrobić, żeby się otworzyło. I oto wieża. Morskiego Saurona. Według przetłumaczonych opowieści Jones zdobył sobie pozycję wśród bogatych karaibskich rodów. Wówczas dotknęła go tajemnicza tragedia, po której bezlitośnie zaczął dążyć do osiągnięcia nieznanego celu. Korzystając z niezmierzonych dóbr, Jones spełniał życzenia ludzi, równocześnie rzucając na nich klątwy i odbierając im ich dusze. Ci, którzy paktowali z Davim, otrzymywali karty różnych kształtów i rodzajów. Karty strzegły skrzyń. Karty? Jakie karty? Karty strzegły skrzyń, które stały się znakiem rozpoznawczym Jonesa. Ja również posiadam takiego... A, to jest karła. O to chodziło. O tym myślałem, o karłach, ale no... EU i T jest identyczne. Dlaczego to musi tak wyglądać? Jak ja nienawidzę pisma... odręcznego. A! W życiu Jonesa wydarzyła się... potworna tragedia, która pchnęła go do złego. Nie mój problem. A, pół kraba. Czego jeszcze brakuje? Kamienny karzeł został pozbawiony swoich tatuaży. A one go definiują. Może przestanę klikać i zacznę sprawdzać, czego szukam właściwie, co nie? Luneta. O, co to jest? Nóż? Nóż. Kogoś mogę dźgnąć? Chyba nie. Dlaczego służy ten nóż? Widzę gdzieś jakiś znak zapytania? Nie, ale znalazłem złote zębatki. Ostatnie, które były nam potrzebne. Puchar. I znowu przestałem czytać. Alembik. Jolly Roger. Hak i perła. Hak gdzieś powinien leżeć po prostu. A widzę już, gdzie nóż, do ostrygi, żeby wyciągnąć perłę. A tu jest hak. Wyglądał jak dziób, ale okej. Okay. Teraz wróciwszy, nacisnąwszy tu i niech działa. Jezu, chociaż to nie jest aż taki problem, bo widzimy co... Tam, gdzie pasuje, tam się układa prawidłowo z tłem. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze. To jest dobrze. To nie. To
To jest dobrze. Nie do końca. To jest dobrze. To jest dobrze i to jest dobrze. Klik. If I'm right, the golden doors at the end of the middle passageway should be open now. No. A zanim tam pójdziemy, zbierzmy te tatuaże. A, to są te płytki. To jedna była dziwna, taka jakby materiałowa. Kamienne tatuaże. No, jeden był z materiału, więc mnie nie oszukasz, gro. Ja już dobrze wiem swoje, a to, że to nie jest nic mądrego, to nieważne. O, shit. A tu na głowie. Tu. 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 Tu i tu. Dawaj. Wielki mi karzeł, no właśnie wielki. O, jak powiewa. W przeciągu. Statek i wyspa. Niewiele wiadomo o Jonesie. Prócz historii o jego niezwykłym galeonie zbudowanym z kadłubów setek statków oraz o skalistej wyspie, która była jego matecznikiem. Jak się nazywał statek? Latający Holender? Chyba jo. A której nikt jeszcze nie odkrył, bowiem wyspa ta przemieszcza się po morzach zgodnie z życzeniem Jonego. Jonesa. To prawie to samo. W sumie nie, to nie jest to samo. Wciąż nie znalazłem jakiejkolwiek słabostki Davy'ego. Jest nieśmiertelnym, mściwym diabłem, który staje się potężniejszy z każdą umową, którą podpisuje. Obawiam się, że jeśli szybko nie znajdę jakiegoś haczyka, przypłacę mój pakt życiem. Biedny Marej nie miał szans z niezwyciężonym Jonesem. A tam od razu niezwyciężonym. Nam się już udało. Dwa razy. Brakuje kawałków dioramy. I tu brakuje trzech płytek, z której jedną mamy. Tu za to brakuje całego obrazu. Malowidło zostało pocięte na pasy, a pasy ukryte. Warto wiedzieć, że na pasy. Ej, jest różnica, zobaczcie, to jest wycięty tak wzdłuż statku, tak jakby. A tutaj jest po prostu wycięte. I szukamy właśnie kawałków wyspy, która nam się mogła rzucić w oczy już wcześniej. Mi się rzuciło. Ale naprawdę. Jeszcze trzy kawałki. Dwa kawałki. Jeden. Taki szponiasty. A, tu jest. Czasami to jest tak poukrywane zmyślnie. Drugi kawałek i idziemy po trzeci, który jest ukryty. Uwaga, tutaj, na plaży i tutaj poskładę tam. To obraz, który będzie trzeba jeszcze ułożyć prawidłowo. O nie! Dopasowane. To... Tu? Gdzieś tutaj, o.
Wydaje mi się, że tak wchodzi tutaj. Więc to idzie tu. To tu. Tutaj, tu. Pięknie mi na pasy pocięte. Wcale nie. O, i w ramie była ukryta ostatnia część i proszę bardzo, to jest księga Żonza. Nie potrafię tego przeczytać. Oto księga Davy'ego Jonesa, w całości zapisana szyfrem. To nie jest szyfr, to jest pismo klinowe? Nie, jeszcze jakieś inne. Fenickie chyba nie. Starożytne na pewno jakieś. Te kartki po kolei z tego znajdowaliśmy po drodze. Spadamy. Uff. Dobrze. No więc, panie burmistrzu, ja wybywam. It's real. You found the book of Davy Jones. Maybe the pages will reveal how to defeat that treacherous devil. Let's hope Davy doesn't turn his attention on you. I heard he's vengeful, and you've outsmarted him once again. Now hurry up. The ship is leaving soon. Good luck on your next adventures. O, możemy odejść na piechotę. Podziękujmy też panu dealerowi. That retrieving this book will help you and us both. I'd really like that second chance. The book of Davy Jones, the subject of the mayor's studies. You found it. Look, this good deed is already changing me a little. This means that we'll become human again, one good deed at a time. It may take a while, but you showed us it's worth it. We thank you from the bottom of our hearts. Take this book and use it well. Davy Jones may want to find you now that you've meddled in his affairs. Me and my brethren will keep our fingers crossed for you. Goodbye and thanks again. Okej, no to idziemy do kapitana Albatrosa. O, już do nas macha. You're finished here? Then step aboard the Albatross. We're setting sail. We'll be home in no time. No, no to na statek i ku kolejnej części. Nie kiknąłem wcale. I was sailing home to my daughter and my museum. I had broken another curse of Davy Jones. And everything ended rather happily, for the most part. Yet, instead of feeling safe, I felt as if the mystical sea devil was already on my trail, lusting for revenge. But this time, I have the key to his secrets in my hands. And I plan on using it. Nie podobają mi się te takie sztywne ucięcia na zakończeniu gry. No ale no, już któraś gra z kolei, więc mógłbym się przyzwyczaić. Najlepiej wykonana fabuła dodatkowa jak na razie. Jestem bardzo szczęśliw, że poszli w tym kierunku, a nie, że dostaniemy historię o tym, jak to pan pretorianin poznał panienkę Kaliope i jak próbował ją uratować i kończy się w momencie, jak on wchodzi do muzeum. To było spoko przez jakiś czas, ale w pewnym momencie tego już było po prostu za dużo i każda gra miała dokładnie taką samą fabułkę. Enigmatis na czele. Kocham Enigmatis. Moja ulubiona seria od Artifex Mundi, ale właśnie te fabułki poboczne są okropne. No więc, nie jestem jeszcze pewien, co będzie kolejną grą. Możliwe, że po prostu sobie postrzelamy i posiekamy przez pewien czas, czyli pogramy w Shadow Warrior 2. Bo wiecie, za chwilę wychodzi trójka. I z tego co słyszałem, trójka wychodzi premierowo na
Game Passie, ale tym od Sony, tym PlayStation Now, który nie jest dostępny w Polsce, więc w Polsce nikt nie wie, że Sony miało taki Game Pass od... oj, dawno, od PlayStation 3 jeszcze. No, niestety w Polsce jest niedostępny. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Teoretycznie da się go mieć. Trzeba po prostu założyć konto w Ameryce. Ale wtedy, no, wtedy działa nam ten Game Pass, ale ten Game Pass ma jeszcze drugą rzecz. Ma granie w chmurze w gry z PlayStation 3 na PlayStation 4. Co, no, można wtedy odpalić, ale odpalajcie coś takiego, co streamuje wam grę z Ameryki. Jak ktoś próbował bawić się chociażby takim online'em, jak jeszcze nie było, nie miał serwerów w Europie, to wie, jak to boli. A to jest usługa płatna. Po co o tym mówię? No jakby ktoś chciał wiedzieć, to w sumie jest taka trochę ciekawostka. No. Okej, okay. Pomyślimy nad kolejną częścią, a tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak. Do zobaczenia na kolejnych seriach. Kochane dzieci Boże. Siema.